Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Fioletowy dosyłacz, fioletowe turbo, dyrektywa do dosyłacza i eksperymentalne hapeki, bodajże poziomu trzeciego, to wyposażenie naszego dzisiejszego bohatera, który gra na Esterfale 103B. Losowanie na mapie Erlenberg. Kamrat Hannes, tak nazywa się nasz dzisiejszy bohater, w plutonie był ze szczupakiem 0,05 i z rudym fletem. Ach, cóż za poważnie nazywający się pluton, jak jest rudy flet i szczupak, to każdy przeciwnik może się obawiać o swój los. A już tak całkiem na poważnie oczywiście, no to kamrat Hannes. Powiem wam, że troszkę zadziwił mnie tym wyposażeniem. Turbo, dosył, ok, ale czemu eksperymentalne hapeki? Dajcie proszę znać w komentarzach. Kamracie Hannesie też się proszę podziel opinią, czemu akurat tak? Wiem, że niektórzy, jeżeli nie chcą grać na siacie i lornecie, to grają na przykład z turbo dosyłką i z cichym układem. No nie wiem. Dla mnie to pewna nowość, ale ja się nie znam, zwłaszcza na 10 tierach, więc czekam na wasze komentarze. T54, no i widzimy oczywiście na Esterfale 103B, czyli na 10-tierowym TD-ku szwedzkim zazwyczaj nie możemy spodziewać się mega agresywnej gry. Ale przyznam szczerze, jak dostałem już tą powtórkę tytuł maila, no i widzę Esterfale 103B, to byłem przekonany, że to będzie prochorowka, bo najczęściej dobre wyniki na tym TD-ku od was dostawałem na prochorowce i mówię, nie, znowu, tylko nie znowu prochorowka i C1, czy tam E1, przepraszam, i stanie w E1. Ale okazuje się, że nie i właśnie dlatego, że nie, że mamy inną mapę, no to mówię, to fajnie byłoby tę powtórkę pokazać. Być może jak to oglądacie, to ta bitwa pojawiła się już na jakimś też innym kanale, dlatego że rezultat, który osiągnie nasz bohater, jest naprawdę imponujący. A ja zazwyczaj staram się, jeżeli mam czas, to gdzieś tam robić pewne filmy na zapas, byście wy jak najczęściej te materiały mieli do kawki. Czy uda mi się utrzymać daily materiały z WOTA? Nie wiem, wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie znowu będzie to trudne, no ale pożyjemy, zobaczymy, dlatego też uważam, że jeżeli gdzieś tam moje filmy wyskakują i możecie rano, jeżeli je lubicie, odpalić sobie do kawki je, czy do śniadanka, to wciąż należy traktować po prostu fajnie, że są, bo nie wiem, czy w skali całego roku uda mi się tak to utrzymywać. Na razie od grudnia, początku grudnia praktycznie materiały są codziennie, a jak to oglądacie, to na pewno już jest luty. No więc cały grudzień, cały styczeń udało się tę dzienną formę filmów wrzucać. Dziękuję jeszcze raz dwóm osobom wspierającym moim, którzy dołączyli przez opcję wspieraj na YouTubie. Powiem wam, że długo nie włączałem tej opcji, bo byłem w ogóle zdziwiony, czy ktokolwiek będzie chciał z tej opcji skorzystać. Ale jak się okazuje, tak, z drugiej strony też można na to spojrzeć, że jak na filmy, które robią po parę tysięcy wyświetleń, no to tylko dwóch wspierających, to dla niektórych mógłby być to słaby wynik. Ja to potraktowałem jako taką ciekawostkę, więc tym bardziej dziękuję każdej osobie, która po prostu robi to z własnej, nieprzymuszonej woli, a w zamian ma tylko inny kolor emotki. Ikonkę właściwie, która może się pojawiać przy jego komentarzach. 3 do 4. No niezbyt wiele się dzieje, ale niestety na Esterfale często tak wyglądają gry. Najczęściej najlepiej dla nas jest, jeżeli na TD-kach szwedzkich mamy drużynę, która przegrywa, ale nie przegrywa zbyt jednostronnie, nie przegrywa zbyt szybko. Wtedy, kiedy przeciwnicy mogą na nas wyjeżdżać, no to łatwiej nam jest robić uszkodzenia, bo oni prą w naszą stronę, a jednocześnie no, my mamy bardzo, bardzo dobry DPM-ik i możemy przy okazji też zarąbistą penetrację i możemy bardzo ładnie takich przeciwników punktować. Cały pluton na razie naszych bohaterów żyje, chociaż strata HP-ków według tego, co widzimy, już jest konkretna. Do tego też już cztery maszyny w plecy. Póki co nasz bohater ma dwa fragi. 4 do 9. 5 do 9 cały czas mniej więcej oscyluje. To wokół czterech pojazdów straty.
No i oczywiście wyczekiwanie, tak? Tu w mieście, jeżeli ktoś będzie przejeżdżał pomiędzy budynkami, o właśnie, to czasami są przestrzały, chociaż akurat ten strzał Patona był słaby. Mam wrażenie, że kolega chyba zbyt często nie strzela w te okolice. 6 do 10. Trzeba się napić kawki. Manti na pewno jest fajnym dodatkiem, jeśli chodzi o Pluton, do STRV-a 103B. Niestety rudy flet już poległ i jego dzielne E50M. Patton na dobicie, E4 na dwa strzały, więc widzimy, że spokojnie tu jeszcze można powalczyć, a przede wszystkim można pofragować tych delikwentów. Niestety nie udaje się w E4. No Type przez 1 już ma większą pulę hapsów. Skończony Patton, trzeci frag na koncie. Bardzo dobrą robotę teraz robi Manti. Ależ sporo, tam tutaj było parę pojazdów do podobijania, ale widzimy STRV, ile ma HP-ków. Centek, ile ma HP-ków. Dobre decyzje tutaj w wykonaniu STRV-a o tym, żeby kończyć lufy. Dzięki temu jest 5 fragów zrobionych, 9 do 13. Manti za chwilę będzie miała problem, no bo Centek spotnie prawdopodobnie już na proxy. Tak jest, widzimy Centurion podjeżdża, jeszcze kolega w Manticorze oddaje pestkę, ale długo już się tu raczej nie utrzyma. Nasz bohater również dostaje spota od lewej strony T57 Heavy z magazynkiem, ale póki co tylko dwa strzały trafione z przebiciem. Trzeci się odbija, więc też sporo szczęścia. No i nasz bohater został sam na wiele pojazdów wroga. W tym momencie zrobiony specjalista. Centurion Actionik dobity, no i widzimy Heavika, obiekta 268, E4, czyli no te deki z dużą alfą, które bez problemu powinny nas przebić. Na szczęście 268 tutaj jest na dobicie, na spocie podjechał ten Tedek, zdjęty, dwa pojazdy w bazie naszej, więc też niewiele czasu na reagowanie. Jest Heavik, Heavik też na dobicie. Zarąbiście się układa tutaj to, że te czołgi są na dokończenie. Zobaczcie, już medal Radleya Waltersa zrobiony. No i biegnie, leci, pędzi nasz bohater po to, żeby zdekapować bazę. 20 kilka sekund jeszcze, więc powinno wystarczyć. Oj. 12. Myślałem, że tu będzie dużo, dużo łatwiej to zrobić. 9, 7, 6, 5, 4, 3 i... I tu był dekap na ślepo, moi drodzy, i dobicie na ślepo, tak? Nie wiem, czy to weszło na farcie, znaczy no musiało iść na farcie, bo raczej wątpię, że nasz bohater się spodziewał, że ten pojazd tu stoi. Niesamowite to było. Widzimy teraz walka z naszym poprzednikiem, z 9 tierem. 14 do 14 i ponad 9000 uszkodzeń na koncie. Dobicie tego STRV-a spowodowało, że nasz bohater oczywiście zrobił medal Radleya Waltersa. No i zostaje już tylko wrogi zły kliker. Poszukiwanie Arciochy. Arta raczej na hita nas nie zdejmie. Oczywiście zawsze możemy kapować, no bo w sumie tak naprawdę, no medal pula. Czy ja powiedziałem, jak on zdobył 10 fragów, że zrobił medal Radleya Watersa? Wcześniej mówiłem o Radleyu, mam nadzieję, że powiedziałem, że o pula chodziło. Tak czy siak o pula chodziło. Jeżeli nasz bohater ma medal pula już, no to 11 frag mu tego za bardzo nie podbije, ale z drugiej strony jest szansa zrobić widocznych koło 10000 uszkodzeń. A przecież jeden strzał poszedł na pewno na ślepo we czwórkę. Zastanawiam się, czy ten strzał był zrobiony niechcący, czy po prostu był zrobiony tak, żeby w razie czego, jakby dostał spota, wiedział, że znajduje się w obszarze, w którym gdzieś ta arta mogła go widzieć.
czy Arta będzie w K0. Jest Arcioszka, nie w K0, próbuje Arta się przestawiać, ale idealnie wjechała w momencie, kiedy nasz bohater do niej dojechał. Intuicja, użycie hechełka i wygrana po wyrównanej bitwie 15-14. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę ten nasz dzisiejszy bohater uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską asa pancernego, do tego medal Pula, medal Kołobanowa, tu jest Crucial Contribution, czyli ostateczne poświęcenie zrobione, minimum 12 fragów w plutonie, duży koliber, czołgista, camper i obrońca. Ostatecznie udało się zrobić 10 078 punktów uszkodzeń własnych, 11 fragów i 1458 punktów bazowego ekspa, co na 10 tierze jest bardzo ładnym wynikiem. Ogromna przepaść nad resztą drużyny E5, około 3500 uszkodzeń. Plutonowi naszego bohatera, jeśli chodzi o strzelanie, to się nie popisali, natomiast Mantis zrobiła ponad 4500 spota, więc też warto to zaznaczyć. A we wrogim teamku, no Centurion Action X ponad 4000, Heavy ponad 3 kafle, kilka pojazdów powyżej 2000, 38 strzałów oddanych, 33 trafione, 28 z penetracją na te ponad 10 tysięcy uszkodzeń, 6385 na dystansie powyżej 300 metrów przejechane, ponad 3 kilosy. W plecy nasz bohater był niecałe 5 tysięcy kredytów, wpadły mu 7 obligacji, 4374 wpadło ekspa z różnymi mnożnikami. Kamracie Hanysie, bardzo Ci dziękuję za podesłanie mi tej powtórki. Dawno STRFA 103B nie było u mnie na kanale. Wynik rewelacyjny, piękny worek medali. Szczere gratulacje. Mam nadzieję, moi drodzy, że Wam ta bitwa też się podobała. Jeżeli tak, to zachęcam do aktywności pod filmem. Dziękuję Wam za poświęcony czas na mój materiał. Widzimy się w kolejnych filmach. Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Buziaki. Cześć!